Proszę Państwa, jeden apel. Bardzo Państwa prosimy wszystkich, witamy serdecznymi oklaskami, nauczmy się tego. Zespół przyprowadził jego trener, pan Czesław Czernicki. Maciej Jaworek, numer 1. Marek Molka, numer 2. Sławomir Dudek, 3. Wiesław Pawlak, 4. Andrzej Huszta, 5. Dariusz Michalak, 6. Ryszard Jasinowski, 7. Jan Połubiński, numer 8. I proszę Państwa, kolej na Polonie. Raz jeszcze brawami dziękujemy za toruńskie zwycięstwo nad Ambatorem. To zwycięstwo, które sprawiło nam wiele satysfakcji. Trener dr Ryszard Nieścieruk przeprowadził bydgoski zespół. Bolesław Proch. Krzysztof Siernik. Marek Siernik. Wiktor Bizoń. Ryszard Dołysiewicz. Paweł Bukiej, rezerwowi, który ujechali znakomicie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na meczu piątej rundy drużynowych mistrzostw Polski na żużlu pomiędzy zespołami aktualnego mistrza Polski klubu sportowego Falubas z Zielonej Góry i gwardyjskiego klubu sportowego Polonia Bydgoszcz. Dzisiejsze zawody sędziuje pan Stanisław Kozioł z Wieliczki. W biegu pierwszym pojadą w kasku żółtym Maciej Jaworek, w kasku białym Molka, w kasku czerwonym Proch i w kasku niebieskim Ziarnik Krzysztof. Pierwszy kończy się remisem 3-3. Pierwszy Jaworek, drugi Proch, trzeci Krzysztof Ziarnik bez punktu Molka. 3-3 po pierwszym wyścigu. Zwycięzca pierwszego wyścigu Maciej Jaworek uzyskał czas 73,22. W drugim wyścigu pojadą w kasku czerwonym Ziarnik Marek, w kasku niebieskim Zbigniew Bizoń, w kasku żółtym Dudek i w kasku białym Pawlak. Podwójne zwycięstwo polonistów. Pierwszy Marek Ziarnik, drugi Bizon, trzeci Pawlak bez punktu Dudek. 5-1 dla Polonii i 8-4 po dwóch biegach.
czas zwycięzcy drugiego wyścigu, Marka Ziarnika, 73,4. W biegu trzecim pojadą w kasku żółtym Huszcza, w kasku białym Michalak, w kasku czerwonym Dołomisiewicz i w kasku niebieskim Rutecki. Bez punktu Michalak. 4-2 dla Polonii i 12-6 po trzech wyścigach. Czas zwycięzcy trzeciego wyścigu Zdzisława Ruteckiego 73,8. W wyścigu czwartym pojadą w kasku czerwonym Ziarnik Marek, w kasku niebieskim Zbigniew Bizoń, w kasku żółtym Jaworek i w kasku białym Molka. Goście zgodnie z regulaminem poprosili o zmianę pól startowych. W wyścigu czwartym, remis. Pierwszy Jaworek, drugi Marek Ziarnik, trzeci Bizon, bez punktu Molka. 3-3 i 15-9 po czterech wyścigach dla Polonii. W wyścigu piątym pojadą w kasku żółtym Dudek, w kasku białym Pawlak, w kasku czerwonym Dołomisiewicz i w kasku niebieskim Rutecki.
piątym kolejny remis. Pierwszy Rudecki, drugi Dudek, trzeci Pawlak. Bez punktu Dołomisiewicz, który miał popularną świecę na starcie. Czas zwycięzcy piątego wyścigu Ruteckiego 74 sekundy i 2 dziesiąte. Speaker zawodów spełnił czas czwartego wyścigu 73 sekundy i 6 dziesiątych. Jaworek był zwycięzcą tego wyścigu. W biegu szóstym pojadą. W kasku czerwonym Proch, w kasku niebieskim Ziarnik Krzysztof, w kasku żółtym Huszcza i w kasku białym Połubiński, który zastępuje Michalaka. Goście ponownie proszą o zmianę pól startowych. Pierwszy Proch, drugi Huszcza, trzeci Połubiński. Motocykl zdefektował Krzysztofowi Ziarnikowi na pewnej trzeciej pozycji. 3-3 i 21-15 dla Polonii. Czas Bolesława Procha, zwycięzcy szóstego wyścigu, 74 sekundy 20. W biegu siódmym pojadą. W kasku żółtym Jaworek, w kasku białym Jasinowski, który zastępuje Molkę, w kasku czerwonym Dołomisiewicz i w kasku niebieskim Rutecki. Wyścig siódmy przynosi kolejny remis. Pierwszy doskonale usposobiony startowo Jaworek, drugi Dołomisiewicz, trzeci Rutecki, bez punktu Jasinowski. 3-3 i 24. Czas zwycięzcy siódmego wyścigu Macieja Jaworka 73 sekundy 80. W biegu ósmym pojadą. W kasku czerwonym Proch, w kasku niebieskim Buśkiewicz, który zastępuje Krzysztofa Ziarnika. W kasku żółtym Dudek i w kasku białym Pawlak. Goście po raz kolejny proszą o zmianę pól startowych. Bolesław Proch zostaje wykluczony z siódmego wyścigu za spowodowanie upadku zawodnika Falubazu. Bieg odbędzie się w trzyosobowym składzie. W kasku żółtym Dudek, w kasku białym Pawlak i w kasku niebieskim Ryszard Buśkiewicz.
do 3 po pewnym zwycięstwie Ryszarda Buszkiewicza. Drugi jest Dudek, trzeci Pawlak. 3 do 3 i 27-21 dla Polonii. Czas Ryszarda Buszkiewicza, zwycięzcy wyścigu 8, 73 sekundy i 9 dziesiątych. W biegu 9 pojadą. W kasku żółtym Chuszcza. W kasku białym Jasinowski, który zastępuje Michalaka. W kasku czerwonym Marek Ziarnik. I w kasku niebieskim Ryszard Buszkiewicz, który zastępuje Zbigniewa Bizona. Drugi Chuszcza, trzeci Buszkiewicz, bez punktu Jasinowski. 4-2 dla Polonii i 31-23 dla gwardzistów. Brawo! Brawo i brawo! Czas Marka Ziarnika, zwycięzcy 9 wyścigu, 73 sekundy i 3 dziesiąte. W biegu 10 pojadą. W kasku czerwonym Dołomisiewicz, w kasku niebieskim Paweł Bukiej, który zastępuje Krzysztofa Ziarnika. W kasku żółtym Maciej Jaworek, niepokonany jak dotychczas, i w kasku białym Pawlak. Goście żądają zmiany pól startowych. Pierwszy Dołomisiewicz, drugi Jaworek, trzeci... Czas zwycięzcy 10 wyścigu Dołomisiewicza, 73 sekundy i 90. W biegu 11 pojadą, w kasku żółtym Dudek, w kasku białym Jaworek, który w ramach rezerwy taktycznej zastępuje Michalaka, w kasku czerwonym Proch i w kasku niebieskim Buszkiewicz, który zastępuje Bizona. Thank you.
Pierwsze zwycięstwo biegowe Falubaza. Pierwszy Jaworek, drugi Proch, trzeci Dudek, czwarty Buśkiewicz. 4-2 dla Falubaza i stan meczu 37-29 po 11 wyścigach. Zwycięzca wyścigu 11 Maciej Jaworek uzyskał czas 73 sekundy i 2 dziesiąte. W biegu 12 pojadą w kasku czerwonym Marek Ziarnik, w kasku niebieskim Zdzisław Rutecki, w kasku żółtym Andrzej Chuszcza i w kasku białym Sławomir Dudek, który zastępuje w ramach rezerwy taktycznej Molkę. Wyścig zostanie powtórzony w pełnym składzie. W poprzednim starcie był Falstart. Ponownie świetny wyścig, 3-3, pierwszy Chuszcza, drugi Marek Ziarnik, trzeci Rutecki, bez punktu Dudek. Stan meczu po 12 wyścigach, 40-32 prowadzi Polonia. Zwycięzca wyścigu 12 Chuszcza uzyskał czas 73 sekundy i 90. W biegu 13 pojadą. W kasku żółtym Dudek, w kasku białym Chuszcza, który w ramach rezerwy taktycznej zastępuje Michalaka, w kasku czerwonym Dołomisiewicz i w kasku niebieskim Ziarnik Krzysztof. Zwycięstwo Krzysztofa Ziarnika nad Chuszczą, 3-3. Pierwszy Ziarnik, drugi Chuszcza, trzeci Dudek, bez punktu Dołomisiewicz. Stan meczu po 13 wyścigach 43-35 dla Polonii. Czas zwycięzcy 13 wyścigu Ziarnika Krzysztofa 74 sekundy i 40. W jego 14 pojadą. W kasku czerwonym Ziarnik Marek. W kasku niebieskim Paweł Bukiej, który zastępuje Ruteckiego. W kasku żółtym Jaworek i w kasku białym Pawlak.
3-3 Zający, zwycięstwo w meczu. Pierwszy Jaworek, drugi Marek Ziarnik, trzeci Paweł Bukiej, czwarty Pawlak. 3-3 i 46-38 dla Polonii, która już meczu tego nie może przegrać. W biegu 15 będziemy świadkami kolejnego pojedynku Andrzeja Chuszczy i Bolesława Procha. Chuszcza pojedzie w kasku żółtym, Molka w kasku białym, Bolesław Proch w kasku czerwonym i w kasku niebieskim Zbigniew Bizoń. Wyścig decyzją sędziego zostaje powtórzony w pełnym składzie. Sędzia uznał, że Bolesław Proch popełnił falstart, chociaż jest to co najmniej wątpliwe. Również szans Andrzejowi Chuszczy w powtórzonym biegu. Jest pierwszy, drugi Chuszcza, trzeci Bizon bez punktu Molka. 4-2 dla Polonii i 50-40 w tym dość dramatycznym meczu. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. W ostatnim wyścigu Bolesław Proch uzyskał najlepszy czas dnia, 73 sekundy.